Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie w kilku słowach podsumujemy pierwszą lekcję, mówiącą o Jezusie jako Stwórcy nieba i ziemi z serii lekcji biblijnych 13, w których będziemy pod wspólnym tytułem Geneza, czyli będziemy rozważali o tym, skąd pochodzimy, skąd my jako ludzie pochodzimy, jakie jest nasze źródło, jaki jest początek. Naukowcy często, czy geografowie, byśmy powiedzieli, szukali ją źródeł Nilu. Była bardzo sławna wyprawa badawcza, aby znaleźć źródło tej potężnej, niesłychanie długiej rzeki, która przepływa przez Afrykę, szukając źródła i znaleźli źródło rzeki Nil. Tak samo my, jeżeli w czasie będziemy się cofali do zamierzchłych przeszłości, dojdziemy do pewnego momentu, o którym jedna z najbardziej wiarygodnych ksiąg świata, napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, powiedziała: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Są to pierwsze wersety w każdej Biblii, jaką mamy. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Jest oczywiście bardzo ważna zasada, aby wiarę chrześcijańską, nasz rozwój duchowy właściwie rozpocząć. Jeżeli dobrze ten rozwój rozpoczniemy, będziemy w dobrym kierunku zmierzali. Uważam, że jeżeli z tym pierwszym wersetem będziemy mieli problemy, pod tym względem, że będziemy starali się szukać innych źródeł, innego początku, innego pochodzenia niż to, które jest zapisane na samym początku Pisma Świętego, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale. Księga ta nazywa się Genesis, czyli początek wszystkiego, pochodzenie, skąd to wszystko wzięło. Wzięło się, co widzimy, skąd my wzięliśmy się jako ludzkość. Tu mamy wspaniały opis dzieła stworzenia, jak Bóg dał temu wszystkiemu początek. Niebie i tego, co jest na niebie, oraz ziemi i tego, co jest na ziemi. Mamy początek. Jeżeli, słuchaczu, uważasz, że jest początek, wierzysz w Boga, ale nie wierzysz w te początkowe słowa, to list do Hebrajczyków wspaniale to tłumaczy. Nie potrzeba oczywiście tu żadnego udowadniania. Wiary nie można udowodnić. Wiara jest pewnego rodzaju przekonaniem. Wiara, 11 rozdział, pierwsze 3 wersety w liście do Hebrajczyków. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że świat został ukształtowany słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Tak więc to, co widzimy, nie powstało z czegoś. Ono powstało z niczego. Bóg stworzył świat z niczego. Powstał z niczego. Oczywiście my jako ludzie jesteśmy istotami ograniczonymi w swoim zrozumieniu. Jest ostatnio wspaniały rozwój nauki. Wspaniale się to wszystko rozwija. Ale to nie jest to, że już możemy powiedzieć, że wszystko jest poznane. Źródło poznania jest niewyschnięte. Człowiek ma masę pytań.
na które, przypuszczam, nigdy nie otrzyma odpowiedzi. I kiedy astronomowie wypuścili w kosmos teleskop Hubble'a, kiedy ten teleskop sięgnął aż do głębi wszechświata, pokazując cuda całego wszechświata, to już wiele wieków, wiele tysiącleci temu psalmista Dawid w 19 psalmie pisał: niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieści, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do końców świata dochodzi ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot. Wspaniałe dzieło stworzenia w mikro i makro kosmosie, w najdrobniejszym atomie i gigantyczna energia zawarta w materii. To jest tak niewyobrażalna energia jest zawarta w każdym otaczającym nas przedmiocie. To jest coś nieprawdopodobnego, co nas otacza. A człowiek jest koroną stworzenia. To jest ukoronowaniem. Materia połączona z duchem i duszą. Duch, dusza i ciało. Jest to naprawdę arcydzieło z ręki Bożej. Człowiek nie jest w stanie, żadna istota ludzka nie jest w stanie wykonać coś z niczego. My możemy coś z czegoś robić, przetwarzać materię, ale nie jesteśmy w stanie stworzyć materii z niczego. Z pustej przestrzeni, z próżni nagle wyczarować przepiękny, przykładowo jakiś samochód. To nie jest człowiek w stanie. I dlatego chylimy czoła przed boskim majestatem, przed tą wspaniałą harmonią, która nas otacza, przed tymi komfortowymi warunkami, w których żyjemy. Kiedy poznajemy dzieło Boże, przyrodę całą, ożywioną, poznajemy zoologię, poznajemy nasz mikrokosmos, w którym żyjemy, różne siły, które napędzają to, możemy tylko podziwiać i oddać chwałę Bogu. Bóg rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko jest. Oczywiście potrzeba do tego wiary. Tak jak potrzeba do tego też i wiary, aby wierzyć, że to wszystko powstało na przykład z wielkiego wybuchu. Ale my wierzący w naszego Stwórcę wierzymy, że nasz początek jest w rękach Bożych. Bóg ze swoich rąk wypuścił nas, stworzył nas. Nie wierzymy, że nasz początek jest z wielkiego wybuchu, z wielkiego chaosu, lecz wierzymy, że Bóg utrzymuje słowem swoim wszystko pod niesamowitą kontrolą, chociaż czasami nam się wydaje, że tutaj wszystko traci kontrolę. Tak więc, kiedy Stary Testament mówił o Bogu jako Stwórcy, Nowy Testament sprecyzował to, stwierdzając w liście do Hebrajczyków,
i w kilku jeszcze innych miejscach Pisma Świętego, że Bóg dawnymi czasy przemawiał przez proroków, lecz w ostatnią kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, który ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat uczynił. Bóg przemawiał przez proroków, a gdy Chrystus przyszedł, czyli Jezus z Nazaretu przyszedł na tę ziemię, Bóg przemówił przez Niego. I przez Niego został stworzony wszechświat. Czyli wszystko, co nas otacza, zostało stworzone przez Słowo wcielone przez Jezusa Chrystusa, przez Boga z nami. Bóg Stworzyciel przyjął ciało z Marii Panny i narodził się na tej ziemi, aby dać świadectwo prawdzie, aby pokazać Boga i tym samym oddać swoje życie na okup za wielu. Chrystus oddał swoje życie, aby wyzwolił nas z grzechów naszych. Bóg płaci w osobie Jezusa Chrystusa cenę naszego upadku, cenę naszego grzechu. Oczywiście my jako ludzie nie możemy to w pełni pojąć, dlaczego akurat tak się stało. Ale wielki, potężny Bóg, który rządzi całym wszechświatem, wie, co robi. Boskie myśli nie są jako nasze myśli. Boskie myśli przewyższają nas. Niesamowicie. Boże drogi nie są naszymi drogami. Przewyższają nas. Kiedy Chrystus był na tej ziemi, dokonywał wielkich rzeczy. Znany jest przypadek, kiedy zamienił wodę w wino. Współcześni ludzie, współcześni fizycy mogą powiedzieć, że to jakaś przemiana jądrowa była. Nowe atomy powstały. Kto to może dokonać? No, żaden człowiek nie może z wina, z wody zrobić wina. No, musi coś tam dodać. A jedynie istota boska może coś z niczego. A z czystej wody może dokonać inny napój. Kolejnym przypadkiem jest, kiedy mała ilość pożywienia, kilka rybek i kilka chlebków, które były właściwie posiłkiem jednego człowieka, zostały tak rozmnożone przez Jezusa Chrystusa z Nazaretu, że nakarmiono 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Kolejna rzecz, uzdrowienie człowieka, ślepego, od urodzenia. No, nauka jest bezsilna. Sami faryzeuszowie stwierdzili, że odkąd świat istnieje, nikt takiego czegoś nie dokonał. Że nie dokonał, to nie znaczy, że nie może dokonać. Bóg kieruje wszystkim. Bóg ma kontrolę nad wszystkimi i my nie możemy Boga ograniczać w swoim działaniu. Nie możemy Bogu zarzucić cokolwiek, stwierdzić, że źle czynisz. Coś niebywałego. Chociaż nam się może pewne rzeczy nie podobać. Czasami możemy się zachowywać jak małe dzieci. Płaczę, tupię nóżkami, bo zachowanie rodziców mu się nie podoba. No tak, pamiętam jak mój syn, jako małe dziecko, taką świecę zapaliłem i on tam 2 lata, no koniecznie chciał ten płomień złapać. No i ja mu tam rękę odciągam, a on ciągle tą rękę i płacze, tupie, złości się, że tato mu zabrania tego płomienia dotknąć. Nie wie, co chce. No to w końcu machnę rękę, a sobie dotykaj. No i znowu płacz. Bo złapał płomień i go mocno poparzył. No nasze zachowanie też może być takie. Nie rozumiemy boskiego działania. Ale to, że nie rozumiemy, nie powinno znaczyć, że mamy je źle interpretować. Bóg przede wszystkim chce naszego dobra. On stworzył ten cały wszechświat dla nas,
I on chce, żebyśmy wiecznie żyli. My jako ludzie zbuntowaliśmy się, stanęliśmy po stronie nieprzyjaciela Boga, po stronie szatana. Bóg ulitował się nad ludźmi. Ludzie zrozumieli, że zostali zwiedzeni, że szatan podstępem wkradł się do serca człowieka i je opanował. My ludzie poznajemy tą całą biedę, tragedię istnienia. I dlatego Bóg daje wyjście. Bóg kontroluje to wszystko. Sytuacja nie jest beznadziejna. Bóg chce naszego zbawienia, ale daje pewnego rodzaju warunki. Wiersz, wiesz, bez wiary nie można podobać się Bogu. Wiesz, że pochodzisz z mojej ręki, że ja chcę twojego dobra. Masz chodzić moimi drogami, nie drogami szatana, gdzie czyha cię śmierć i zniszczenie. My żyjemy tutaj w wielkim teatrze. Jesteśmy statystami tej gigantycznej sceny. Obserwowani jesteśmy przez miliardy istnień na całym wszechświecie. Jesteśmy dziwowiskiem dla wszechświata, dla aniołów wszystkich. I tu scena rozgrywa się dramatyczna. Z jednej strony Bóg, z drugiej strony szatan ze swoimi zastępami, a my w środku jesteśmy w oku cyklonu. Przewalają się przez nas, przez nasze życie przeróżne rzeczy, które czasami w ogóle nie rozumiemy, co się dookoła nas dzieje. I tylko i wyłącznie Słowo Boże pozwala nam dojść do tego. Dlatego też jednym z ważnych rzeczy jest to, abyśmy zrozumieli, co się dzieje, po co zostaliśmy stworzeni, aby posiadać tego samego ducha, pod wpływem którego były spisane księgi Boże. Bóg przemawia i do każdego z nas, do ciebie też przemawia. I trzeba usłyszeć ten głos Boży, zastanowić się, kiedy Bóg mówi do mnie, co On ode mnie chce. Nie jesteś na łasce losu, jesteś dzieckiem Bożym. Musisz to zrozumieć, jesteś dzieckiem Bożym. I Bóg chce cię ratować, tak jak syna marnotrawnego. Ale nie chce niszczyć twojej wolnej woli. Masz wolną wolę. Ty decydujesz o tym, w co wierzysz, co będziesz robił, po której stronie staniesz. Ale to, co decydujesz, decyduje o twoim przeznaczeniu, po której stronie stajesz, po której stronie chcesz stać. Jeżeli staniesz po stronie Bożej, Bóg da ci takie coś, co sobie nie wyobrażasz nawet. Po stronie szatana, co może szatan dać? Zniszczenie, śmierć. Szatan wie, że jest skazany na potępienie, że jego koniec jest w jeziorze ogniem gorejącym i chce ściągnąć razem z sobą jak najwięcej istot. Ja nie będę zbawiony i ty też. Dąży wszelkiego rodzaju sposobami do unicestwienia nas. Tak więc jesteśmy w dobrych rękach, jesteśmy w Bożych rękach. I potrzeba nam dużo cierpliwości, wytrwałości, zrozumienia Boga, Jego dzieła i pokornego chodzenia za Nim, abyśmy otrzymali obietnicę, dziedzictwa, weszli do wspaniałej nowej Jerozolimy, do domu Ojca i na wieki wieczne żyli w wiekuistym królestwie, na nowej ziemi i nowych niebiosach. Tak więc dobrze rozpocznijmy. Dobrze rozpocznijmy, znajdźmy swoje źródło, sens swojego życia, sens swojego istnienia, a wszystko wspaniale się ukończy. To każdemu życzę i niech Ciebie Jezus Chrystus błogosławi. Amen. Dziękuję.